Witam serdecznie. Pasieka na Kaszubach. Rojenie się pszczół. Tu wyszedł dzisiaj nam rój. Pszczółki się uwiesiły na gałęzi. Dopiero siadają. No ale jeszcze na dole się uwiesiły. Tak to wygląda. No jest to spory rój. Może tak obrazowo to... Nie wiem, czy to obraz oddaje, bo... Te główne skupisko pszczół ma ponad metr. I wtedy są takie tutaj mniejsze, po pół metra, 30 cm, no ale jeszcze sporo pszczoły w powietrzu, to jeszcze musi usiąść. Jeszcze trzeba odczekać. O, tu się uwieszają na gałązkach. Matka wcześniej tu pewnie gdzieś się zatrzymywała, liznęła i już one czują feromony i siadają. No i musimy ten roik zabrać. Musimy go skrzyżować. Martwię się, że się nie zmieści do mojej rojnicy. No, mam taką rojnicę pięcioramkową. Może, ale ich jest więcej. Wygląda na to, że tej pszczoły jest więcej. Spóźniłem się trochę, bo nie byłem w momencie wyjścia roju z ula. Jeszcze nawet nie wiem w tej chwili, z którego wyszły. No tam stoi pasieka niedaleko. I tutaj sobie pszczółki. Matka sobie usiadła. Będziemy je łapać. Najgorsze to, że nie mam statywu, ani w krzakach nie bardzo jest jak to nagrać. Cały proces strząsania i łapania roju. Trochę spryskam je wodą. Za dużo tych kropel jest. Dobrze. Poczekamy, aż usiądą wszystkie pszczółki. I będziemy je strząsać. Tutaj gałęzie inne poszczególne muszę przyciąć, bo nie będę miał dojścia. Idealnie by było nie doprowadzać do rojenia. O, tu jest matka. To chyba nie jest jeden rój. Tu jest matka na tym. To ja zaraz złapię. Czekajcie, co tu się dzieje? Może to dwa roje wyszły i poszły pszczoły w jednym kierunku. Tu na tym chodzi matka. Na takim małym kokonie. Zaraz zobaczymy, co tu jest grane. Sytuacja wygląda w ten sposób. Najprawdopodobniej wyszły dwa roje. Jedną matkę znalazłem, złapałem. Jest tutaj w klateczce. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tam matka jest w klateczce. Udało mi się ją odnaleźć na mniejszej gałęzi. A tu prawdopodobnie jest druga matka. Jeszcze zaraz będę to strząsał do drugiej rojnicy, te pszczółki nasze. I zobaczymy, czy tu jest druga matka.
Wydaje mi się, że jest, bo ta, no, kawałek tutaj obok, bo tu gęste te krzaki, była na drugiej gałęzi i sobie chodziła. Udało mi się ją złapać, po prostu odnaleźć. Podejrzewam, że tutaj jest. W tym roiku, który ma w tej chwili jakieś 1,5 metra wysokości, jest kolejna matka. Część pszczółek tam siada. One musiały jednocześnie wylecieć prawdopodobnie. Się wyroić w tym samym momencie, słoneczko zaświeciło z rana i wyskoczyły i poszły w tym samym kierunku matki. No, jeszcze takiej sytuacji nie miałem, ale w przyrodzie wszystko jest możliwe. Zobaczymy za chwilę. Szkoda, że nie mogę samego strząsania i tego, jak to robię, nagrać, bo nie mam nikogo tutaj do pomocy, żeby. Żeby ktoś tutaj przytrzymał telefon. Pszczółki opryskane wodą, żeby się nam nie burzyły. Jeszcze tutaj cały czas pszczoły dużo w powietrzu, jeszcze siadają. Poczekamy. Będziemy je zrzucać. Śliczna pogoda, jest 25 stopni, burze przeszły, jest parno. No i pszczółki się roją. No ale kwiatki też nektarują. Tak wygląda praca na naszej pasiece. W zeszłym tygodniu, bynajmniej przy tej matce tutaj, w tym, to już znalazłem, wiem z którego ula wyszła, bo to już wiem, jaka to matka. Zeszłoroczna z niebieskim opolitkiem. I chciałem. Tydzień temu był silny nastrój rojowy. Były mateczniki, a jednak nie udało się ich w ryzach utrzymać. Wystrzeliły. A ten to zobaczymy jeszcze, to nie wiem. Z którego ula jeszcze nie przeglądałem. Nie wiem, z której rodziny on wyskoczył. Rój, który został wstrząśnięty i osadzony do rojnicy. Pszczółki wchodzą. Mateczka w środku, jak widać. Pszczółki obsiadają wentylację i całą rojnicę praktycznie tutaj, gdzie mają dostęp. Tak wygląda dzisiejszy poranek. Weekend na pasiece. Właśnie, co chciałem powiedzieć, kilka zdań na temat jakości tych matek. W zeszłym roku kupiłem od jednego hodowcy 10 matek linii Krainka Nieska. Ten materiał to jest masakra. 8 się roiło, z dwóch ostatnich zrobiłem odkład. Silne pszczoły, fajne, ale dosyć łagodne, ale nie do opanowania, jeżeli chodzi o rojenie. Ja nie będę mówił na moim kanale, kto to, jaki to hodowca i ten, bo nie chcę, nie o tym mi chodzi, żeby robić komuś jakąś antyreklamę czy ten, ale chyba nie tędy droga do dobrego pszczelarstwa w Polsce. Te matki i ten materiał to jest masakra. No chyba, że ktoś robi odkład, ale jak chce produkować miód, nie. Ja uważam, że to jest no słabo. A może jeszcze pokażę nasz ulik kaszubski, pasieka na Kaszubach. Dekoracja stoi przy naszym domu tutaj. Lipę
się przygotowują do kwitnienia. No i to było chyba na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Zapraszam do oglądania mojego kanału.